Wizy do Algierii wydawane są w kilku celach, natomiast my najczęściej spotykamy się z aplikacjami, które są kierowane w celach prywatnych, w celach rodzinnych albo w celach biznesowych. I na tych trzech kategoriach dzisiaj będziemy się skupiać. Jestem z Kasią. Dzień dobry. A ja nazywam się Tomek i razem pracujemy w Visa Service, gdzie pomagamy w uzyskiwaniu wiz, załatwieniu różnych spraw w ambasadach, urzędach i innych ministerstwach. Dzisiaj będziemy mówić o tych trzech kategoriach wizowych do Algierii. Algieria ma też jeszcze inne rodzaje wiz, natomiast one wydawane są stosunkowo rzadko. Oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami, do subskrypcji naszego kanału, gdzie będziemy też mówić o innych rodzajach wiz do Algierii. Natomiast dzisiaj skupimy się na ten temat tych trzech kategorii, czyli biznes, wizyty prywatne i wizyty rodzinne. I czym się różnią te wizy, jakie dokumenty musimy przygotować, jaki jest czas oczekiwania, koszty i tak dalej. Na tych tematach dzisiaj będziemy się skupiać. Przede wszystkim, jakbyśmy te wizy podzielili i jakie są różnice pomiędzy nimi? Znaczy, jeśli chodzi o podobieństwa, no to szkielet jest taki sam, jeżeli chodzi o wymagane dokumenty. W każdej sytuacji składamy zdjęcia, składamy paszport, wniosek wizowy, ubezpieczenie. To, co różni każdą z tych wiz, to jest właściwie najważniejszy dokument. Do wizy biznesowej musimy mieć zaproszenie od firmy w Algierii, tutaj akurat wystarcza kopia takiego zaproszenia, plus list delegujący od firmy, która nas wysyła. Jeśli chodzi o wizę rodzinne, wizy prywatne, no to do wizy rodzinnej wymagany jest akt, który potwierdza nam pokrewieństwo z osobą w Algierii. Jest to najczęściej akt małżeństwa, ale też może to być akt urodzenia, który nam po prostu wskazuje na powiązania rodzinne. No a do wizy prywatnej potrzebne jest zaproszenie od osoby z Algierii, które jest zalegalizowane w Urzędzie Miasta i oficjalnie konsulat wymaga tego dokumentu w oryginale. W praktyce zdarza się, przychodzą kopie, ale my zawsze klientów prosimy o oryginały, no bo jest to dość szczególny przypadek, kiedy ta kopia dokumentu przechodzi. No i wydaje mi się, że to też robi sporą różnicę w kontekście wiz biznesowych, gdzie no wystarcza tylko kopia tego zaproszenia. Do wizy rodzinnej, do wizy prywatnej oficjalnie te dokumenty powinny być w oryginałach. Mhm. Czyli tak naprawdę mamy, tak jak powiedziałeś, szkielet, czyli kilka dokumentów, które są przygotowane dla każdego rodzaju wizy. One są wymagane bez względu na to, jaki jest cel. I tak jak wspomniałaś, jest to wniosek, zdjęcie, paszport, ubezpieczenia. Okej, czyli te dokumenty, ta lista tych dokumentów jest wymagana przy każdym rodzaju wizy. Natomiast najważniejszym dokumentem, który nam charakteryzuje cel wydania tej wizy, jest dodatkowy załącznik. I to jest albo zaproszenie ze strony firmy algierskiej i ono może być w kopii, plus list delegujący w oryginale. Dokładnie. Albo też oryginały dokumentów potwierdzających pokrewieństwo, albo też zaproszenie ze strony algierskiej. Jakie są koszty? Ile czasu czekamy na wydanie takiej wizy i z czym, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. Wiza biznesowa jest trochę droższa od wizy rodzinnej i prywatnej. Taka wiza kosztuje 450 zł. Wiza prywatna oraz wiza rodzinna to jest koszt 360 zł. Jeśli chodzi o czas oczekiwania, jest on dość długi, ponieważ ambasada Algierii wnioski wizowe przyjmuje tylko we wtorki i w czwartki. No i na wydanie wizy czekam około 2 tygodni. Więc jednak z wyprzedzeniem trzeba sobie zaplanować tą podróż do Warszawy albo wysyłkę dokumentów do Visa Service. To, co jeszcze może być, to jest długość i jakby czas, na jaki te wizy są wydawane, bo wizy biznesowe możemy uzyskać jednokrotne albo wielokrotne. Taka wizja wielokrotna może być nawet na rok. Natomiast już w przypadku wiz prywatnych na zaproszenie, one praktycznie zawsze są wydawane tylko na 30 dni pobytu, więc ten pobyt jest dość krótki. I czasami się zdarza, że klienci nie do końca dobrze planują podróż w stosunku do złożenia dokumentów, no i później muszą kupować bardzo drogie bilety, więc tak naprawdę zanim zdecydujemy się na taką aplikację i też zanim podejmiemy decyzję o podróży, to fajnie jest się wcześniej do nas zgłosić, żebyśmy mogli tutaj dokładnie ustalić, kiedy jest najlepiej zaaplikować. Wiza do Algierii wydawana jest w formie papierowej i jest wklejona do paszportu. Wydania wizy i czynności wklejenia dokonuje personel konsulatu, więc po złożeniu dokumentów otrzymamy paszport z wizą w środku. Rekomendujemy dokładnie sprawdzić dane na wizie przed rozpoczęciem podróży. Przede wszystkim imiona i nazwiska aplikanta oraz numer paszportu. Oprócz tego na wizie znajdziemy miejsce i dzień wydania wizy. Zawiera również informacje, do kiedy jest ważna oraz na ile wjazdów wiza została wydana. Wiza może być wielokrotna bądź jednokrotna. Proszę mieć na uwadze, że na dokumencie nie powinno być żadnych literówek. Wszelkie zauważone nieścisłości należy zgłosić do konsulatu przed podróżą. Przy wyjazdach do Algierii koniecznie należy przestrzegać wskazanych na dokumencie dat.
Jeśli wspomniałaś o tych wizach wielokrotnych, biznesowych, one wymagają jakiegoś szczególnego zaproszenia listu delegującego, czy to jest decyzja? Tutaj tak naprawdę nie ma jakiegoś większego problemu, żeby taką wizę uzyskać, natomiast we wszystkich dokumentach i we wniosku musi być wskazane, że chcemy wizę wielokrotną. Oczywiście konsulat ma prawo tej wizy wielokrotnej nie wydać, możemy dostać wizę jednokrotną, natomiast najczęściej się tak nie dzieje, najczęściej nie ma problemu, tylko dokumenty muszą się zgadzać i wskazywać, że chcemy wizę wielokrotną. Czyli tak sumując, jeśli chodzi o wizy do Algierii, bardzo ważne jest to, żeby sobie określić czas, na jaki potrzebujemy wizy, żeby założyć, że czas oczekiwania może być ten dwutygodniowy i żeby też pamiętać o tym, że niektóre dokumenty muszą być w oryginale, nie będą akceptowane ksera czy jakieś inne formy tych dokumentów. Dokładnie. Tak więc, Szanowni Państwo, jeśli potrzebujecie wsparcia, jeśli chodzi o wizę do Algierii, zapraszamy serdecznie. Pomożemy, żeby taka wiza była dla Państwa przyznana, natomiast prosimy, ażeby proces uzyskiwania wizy do Algierii rozpocząć trochę wcześniej, bo te kilka tygodni przed wyjazdem warto już sprawdzić wymagania i o tę wizę zacząć się starać. Zapraszamy serdecznie. Na koniec tego filmu podajemy dane kontaktowe i prosimy śledzić nasz kanał. Zapraszamy do współpracy. Zapraszamy.